Witam wszystkich bardzo serdecznie, tym razem segment związany z granatami Vegi. Będę chciał tutaj przetestować twoje umiejętności, twoje możliwości, jeżeli chodzi o posługiwanie się granatami w CSGO. Na początku pozwolę wylosować sobie mapkę dla ciebie. O nie! Najtrudniejszą mapę dostałeś na start. Nuke! No kurczę. I nie ukrywam, że tutaj z Nukiem miałem największe problemy, by jakieś granaty fajne wymyślić. Takiego coś praktycznego, co się używa i są najtrudniejsze ze wszystkich. To ci od razu wolę uprzedzić. Pierwsze zadanie granatowe. Pójdź na bombsite dolny od strony ronda. Możesz podlecieć, jak masz. Polecieć mogę, czy mogę sobie... No tak, nie, możesz podlecieć. Jesteś na lewym rondzie. Dobrze. I dostajesz zadanie od kolegi, odsmokuj mi długie drzwi z tego miejsca. Długie drzwi od tego miejsca? Tak jest. No, może ciekawe. Uwaga. No. Smok, długie drzwi niezaliczone jest. 2 na 10, dobra. Ale powiem ci, że ciekawy smok, nigdy dawaj się tego nie uczyłem smoka. Dobra, mogę ci odpowiedzieć, że rzuca go od BS-a. Też od BS-a możesz go rzucić, ale jest dość trudny, to ci kiedy indziej ewentualnie pokażemy. No dobra, drugie zadanie granatowe. Jesteś na dachu Terro, czyli na kwadracie. Na samą górę możesz sobie wlecieć. I koledzy od ciebie proszą o granat dymny rzucony do przybudówki ze zbitymi szybami, tak zwany snaksowy. Nie wiem, czy ten granat kojarzysz. Tak zwany ten? Tak zwany ten. Możesz sobie zbić szybkę, bo bez szybką ci nie wpadnie. To ci od razu mówię. No, tak mi się wydaje. Wiem, że go nie trafię, bo nigdy go nie rzucałem, więc no... Dobra, zobaczymy, może ci fartem może być ciężko, mogę sobie rzucić for fun, ale to nie ma opcji. Dobra, mamy drugie zdanie niezaliczone. Zobacz. No blisko. No odcinasz może część magazynu. No blisko. Na jedynkę. No takie nawid siano, prawda? Dobra. Trzecie zadanie na nuke. Jesteś na swoim dachu. Prośba jest od twoich kolegów o zasmokowanie gniazda z tego miejsca. Tego? Dowolnie. Czy na silosie, czy na dachu, czy gdzieś z tego miejsca, z kwadratu masz odsmokować heaven. Tak. Nie wiem, czy zbijałem szybkie, bo szybkie muszą niezbite być w tym granacie. Jest niezbita. Heaven zaliczony, proszę pana, gratulacje, jest pierwszy punkt. Heaven. Dobra. Chociaż jeden. Jesteś w okolicach swojego respa. Koledzy proszą cię o odsmokowanie szatni. Szatnia to pozycja pod gniazdem. Są na dworze, chcą podejść pod gniazdo. Bardzo tutaj taki elegancki sobie leci. Pięknie, proszę pana. No i superancko. I ostatni granat. Jesteś na dachu Terro. Prośba jest o spalenie góry kurnika. Góra kurnika? Tak jest. Proszę bardzo, elegancko się tu wchodzi. Się tutaj mierzy elegancko na kropeczkę. Uznajemy. Molo najważniejsze, czyli strona. No, no to proszę pana, bardzo no, ładnie. Siadły. Bardzo ładnie granaty. Dobra, mamy Terro 3 na 5, jeżeli dobrze policzyłem. Drugie zadanie od ciebie. Ja oceniam je od 1 do 3. Przychodzi do ciebie gracz, który chciałby jakąś fajną misję solo w Terro, żeby użyć sobie na face-sita. Czy to do zdobywania entry, czy to do nawet wygrania rundy. Jaką misję byś polecił zawodnikowi w Terro, co sam lubisz robić i wiesz, że przykładowo działa. Także masz pełnię możliwości, jeżeli chodzi o granaty. Pokazujemy zawodnikowi jakąś fajną misję. No to ja bym polecił mnicha. Czyli załóżmy, że osoby, którym pomagają, to sobie najpierw idzie tutaj, wiadomo. Rozbija sobie drzwi i tak sobie czeka. A osoba, która jakby robi tą misję, czyli z pierwszym respem, leci sobie najlepszym sposobem na silo, skakuje, jak jest już tutaj, prosi tego kolegę od screama, co jest tam, leci taki flash, ta osoba po prostu zaskakuje i się wiedziela na gościa, na głowę po prostu mu. Dobra. I wiadomo, tu jeszcze jakieś osoby mogą na lobby robić jakieś zadymy, skanować, żeby tego gościa skupić, żeby nie był tak skupiony za tym. Wiadomo, to jest element ryzyka, no ale znam z doświadczenia, że to robimy na oficjale, na jakieś tam też top teamy i wychodziło i po prostu goście się nabierali, byli celowani, po prostu w plecy ich zabijałem. Jest to taka prosta, szybka taktyka na nuka, na entry. Jasna sprawa, dobra. To bardzo dziękuję za zaprezentowanie misji, strona Terro, nuke jest twoja. Przechodzę za chwilę do Oskarisza i lecę z nim w stronę CT. Nie wiem, jak to będzie wyglądało z Morganem. A jeszcze, tak? A ile punktów? Za tę misję? 2 na 3 otrzymasz ode mnie. 2 na 3, dobrze. 2 na 3.